W drugiej było najpierw prowadzenie dla Podhala, później bramki z obu stron. Więcej strzelił naprzód i prowadził 4-3. W trzeciej goście skutecznie kontrowali atakujący górali. Uczynili to dwukrotnie i wygrali mecz 6-3. Dla naprzodu po 2 gole strzelili Kwasigroch i Gądzik, po 1 Liber i Zbigniew Synowiec. Dla Podhala Podlipni, Kapica i Hajnos. Podhale... A dla Janowa, dla drużyny naprzodu Janów, duży sukces, zdobycie wicemistrzostwa i chyba duże gratulacje za to, że potrafili zmusić do takiego wysiłku mistrza. Szanowni Państwo, ja proszę o zabranie głosu prezesa Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, pana Mirosława Miczka. Witam Państwa serdecznie, kibiców, witam organizatorów, działaczy, witam wszystkich zawodników. Jest mi niezmiernie miło gościć tutaj w gminie Polskiego Związku Hokeja na Lodzie na tych pięknych obchodach stulecia istnienia, w tym momencie już 101 urodzin kobiet. Tym bardziej mi jest miło, że ja jestem Ślązakiem, mieszkam w Wierzchowicach, stąd jest 20 km do Janowa. Tak burzaty kryteria jako dziecko, jako bajka, zawsze się zastanawiał, a jest tym Janów. Witaj mi, żody nie mógł powiedzieć, a jest Janów. Dzisiaj już wiem, jaki Janów jest. Stąd kieruję wielkie ukłony do tego klubu, bo to jest najbardziej śląski ze śląskich klubów hokejowych na Górnym Śląsku. Także tu jest przepiękna tradycja pracy z młodzieżą, co widać na lodowisku młodych wszystkich młodych adeptów. Przebogata historia. 5 tytułów wicemistrzostwa Polski, 8 trzecich miejsc. Nigdy niestety nie było pierwszego miejsca. I w tym miejscu chciałbym Państwu życzyć, by drużyna hokejowa jak najszybciej wróciła w skład Polskiej Hokej Ligi. Kiedyś w tym drugim stuleciu mogliście tutaj świętować zdobycie tak zwanego majstra. Poprosimy o prawo do wyboru.
Działa! Jeśli chodzi o naprzód, Janów. Piotr Batalon, Jan, Jarek
Adrian,
złotego Bewoka. Zostawiamy się właśnie, że teraz to jest Ludwik Synowiec. Zostawiamy się.
pokój, nie? Wszystko się nagrało. Wszystko. Poszło już.